Będzie powtórka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gromadzimy się w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Bardzo serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich, którzy przybyli na dziedziniec przy sanktuarium, przy bazylice tu w Tuchowie, jak również gromadzących się przy telewizorach, przy telewizji Trwam. Pozdrawiamy wszystkich, którzy przybyli z Tuchowa, jak również spoza miasta, z różnych miejscowości. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich telewidzów telewizji Trwam. Za chwilę będziemy świadkami niecodziennego widowiska. Będziemy świadkami misterium paschalnego pod tytułem Drzewo Krzyża, zrealizowanego przez Teatr Nie Teraz przy udziale sanktuaryjnego chóru mieszanego, jak również dziecięco-młodzieżowego chóru ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia z Tuchowa. Bardzo serdecznie witając was wszystkich w ten wieczór Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna obchód najważniejszych wydarzeń zbawczych naszej wiary tutaj w Tuchowie i życzymy wszystkim głębokich przeżyć duchowych. Szczęść Boże.
do Belgii. Witaj! Rabbi. Tak powiedział Judasz do niego wtedy, w nocy, w ogrójcu. A on do Judasza: przyjacielu, przyjacielu, po coś przyszedł. Zawsze się zgrywał. Przecież musiał wiedzieć, po co przyszliśmy. A Judasz podszedł do niego i zrobił to, co powiedział. Ten, którego pocałuję, to on. Jego pochwyćcie! I podszedł do niego i pocałował. Poznaję cię! Byłeś z nim! Nie znam go! Nigdy z nim nie byłem! Jest mi obcy! Ludzie! Nie znam tego człowieka! Zaprawdę powiadam wam! Nie znam go! Koniec odpoczynku. Do Belgii. Thank you.
Przypomnijcie mi, kto chciał z nim iść do sędziego? Nie pamiętam. Przypomnijcie mi, kto ciągnął go do sędziego? Przyszliśmy tam. Schody były bardzo wysokie. Pamiętam. A on stał na górze, na samej górze, tuż obok Piłata. I wtedy właśnie ktoś krzyknął: Annaszu, Kajfaszu. On czyni się królem i Boga podaje za ojca swego. On podburza lud i uzdrawia w szabat mocą diabła. Ludzie nazywają go swym wybawcą i prorokiem. On zwodzi lud na manowce. On zadaje się z poganami i grzesznikami. Trwoni cudze pieniądze. On nie uznaje rozwodu. On wyrzucał ludzi ze świątyni. Winien jest śmierci! Mane! Takel! Fares! Uwolnij Barabasza! 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 Okrzyżuj! Okrzyżuj! Zabij! Koniec odpoczynku! Do belki! No, o co wam chodzi? Ja tylko przyniosłam te bicze. Tylko przyniosła.
tylko przyniosłaś? Dobrze pamiętam, jak zachwalałaś setnikowi, że najlepsze pod słońcem, z najlepszych żył bydlęcych. A łańcuszki? Z żelaza, z haczykami, z osłoniętą rączką. Milcz! Ja tym tylko handluję. No w końcu z czegoś trzeba żyć. No pewnie. A te haczyki to dołożyłaś z dobrego serca, co? A ty co? Niewinna? A kto żołnierzom donosił wino? Kto ich spoił, żeby mocniej bili? Teraz już wszystko rozumiem. To dlatego odwiązali sznury. I obrócili go skrwawionymi plecami do słupa. On się osuwał. A oni go do słupa dowiązali tymi powrozami. Przez piersi, poniżej ramion i kolan, a ręce z tyłu. W środku słupa. I tak go teraz biczowali. Bili. I bili. A on szeptał: biada. Słyszałem. Ja to słyszałem. Ty durniu! Po co to przypominasz? Do belki! Micha! Hmm.
który uderzył go pierwszy. No? Który? A co? To nie była fajna zabawa? Prorok! A nie, kto mu dał po twarzy? Prorokuj, kto cię uderzył? Proroku! Ty! To ty to zaczęłaś! Ty mówiłaś! Łżesz! Suko! Mnie tam wtedy wcale nie było. Łżesz! A u Piłata? Widziałam cię! Koniec odpoczynku! Do belki! Rozciągnijcie mu ręce. Więcej! Gwoździe są długie, trójkanciaste. U góry tak grube jak środkowy palec, u dołu jak mały palec, a na końcu ostro spiłowane. Nałóż mu pętle na nogi i ściągnij w dół. Ciągnij! Ciągnij! Najpierw przedziurawili lewą nogę na przegłubie, bolcem o płaskiej główce, cieńszym niż gwoździe na rękach. Potem dopiero wzięli ogromny gwóźdź i z mocą wielką wbili go poprzez ranę prawej nogi i przez lewą nogę. Aż w pień krzyża. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Widziałam piękną panią. Całą ze światła. Z samego światła. Mówiła, że ta droga prowadzi do piekła. Tam dostają się dusze zmarłych grzeszników, którzy wciąż grzeszą, ale nigdy nie podejmują pokuty. Piekło to wielkie morze ognia i cierpienia. Ta droga prowadzi do piekła. Musimy iść. Musimy iść. Już czas. 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 Już 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 czas. Pójdziecie już sami. Pójdziecie na pustynię i nie wolno wam wrócić, dopóki nie odnajdziecie tego, którego zabiliście.
opowiem wam, jak było naprawdę. Jak było na Górze Czaszki, na Golgocie. Kiedy już tam doszedł, tak naprawdę to sama nie wiem, jak on mógł tam dojść. Więc kiedy już tam doszedł, to daliśmy mu pić. To był piołun z octem. On nie chciał pić, pluł tym. A jego ubranie było całe w strzępach, całe we krwi. I było tam pełno dziennikarzy i tych z kamerami. A kiedy rozebraliśmy go, to oni pchali się do tych ubrań i robili zdjęcia. A potem położyliśmy go na belce. A on nic nie mówił. On nic nie mówił. Przybijaliśmy te gwoździe, a on milczał. Dlaczego on nic nie mówił? Dlaczego on nic nie mówił? Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozradują skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zamieni się w pojezierze, spragniony kraj krynice wód. Badyle w kryjówkach, gdzie legły szakale na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie pójdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż.
Ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z donośnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Confiteor Deo omnipotempi. Beate Marie Semper Virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, et Tibi Pater, Quia peccavi nimis cogitatione, Verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos, et Te Pater, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a szczególnie za masonami i poleconymi Tobie. Zamieńmy na lepsze wszystko to, czym zgrzeszyliśmy w zaślepieniu naszym, abyśmy, gdy nagle zaskoczy nas godzina naszej śmierci, nie szukali na próżno drogi pokuty, a znaleźć jej nie mogli. Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się, albowiem zgrzeszyliśmy Tobie.